Pracę znajdzie tu docelowo ponad 500 osób. Na strefie aktywności gospodarczej oficjalnie otwarto centrum dystrybucyjne firmy Dino Polska. To były bardzo trudne negocjacje, długie negocjacje, trwające ponad rok. Cieszę się, że finalnie udało się przy takim fajnym teamie, który zbudowaliśmy, właściciela gruntu, firmy Glob z Warszawy, gminy, starostwa, doprowadzić do tego, że ta inwestycja została zlokalizowana u nas, bo było parę lokalizacji branych pod uwagę, a tutaj lokalizacja w Siernowicach od razu przy zjeździe autostrady jest rewelacyjną lokalizacją. Także bardzo się cieszę, że już od przyszłego roku ponad milionowe podatki od nieruchomości będą wpływać do budżetu gminy. Tak jak powiedziałem, najpierw o ulicy Europejskiej. Ona powstała 2019-2020, 13 milionów złotych, 11 milionów dofinansowanie, 2 miliony wkład własny, czyli za 2 lata ta inwestycja nam się już zwróci tutaj. Strefa aktywności gospodarczej gminy Ujazd rośnie w szalonym tempie. Nowo powstałe rondo przy zjeździe z autostrady oraz drogi z pełnymi przyłączami zachęcają inwestorów do lokalizowania swoich firm właśnie w tym miejscu. Ta strefa jeszcze nie jest całkowicie zabudowana, ale za chwilę braknie terenów, a przypomnę, że to jest ponad 400 hektarów, dochodzi do 500. Jest to największa strefa ekonomiczna w Polsce, tak wspaniale zagospodarowana. I tak jak powiedziałem, pewno przyjdzie niedługo pora taka, że trzeba tą strefę rozszerzać. Cieszymy się, że mieszkańcy się bogacą, gmina się bogaci. Ja się bardzo cieszę, że następca kontynuuje moją politykę. No, został przedstawiony mu plan rozwoju strefy i Hubert naprawdę się trzyma tego bardzo i z czego jestem dumny. Bardzo mu za to dziękuję. Spółka Dino posiada ponad 1700 sklepów w całej Polsce. Centrum dystrybucyjne w Sieroniowicach jest 6. magazynem firmy. Łączna powierzchnia centrum dystrybucyjnego firmy Dino w Sieroniowicach to ponad 46 tysięcy metrów kwadratowych. Magazyn wesprze dalszą ekspansję geograficzną spółki.